Wywieźli go w bagażniku do lasu i zakopali, kiedy jeszcze żył. Dożywocie dla trzech oskarżonych Płock. Sąd skazał na dożywocie trzech oskarżonych w sprawie. Zabójstwa 20-letniego Rafała C. Na kary dożywocia i pozbawienia praw publicznych na 10 lat Sąd Okręgowy w Płocku Mazowieckie skazał w piątek trzech oskarżonych o zabójstwo w styczniu 2020 rok. 20-letniego Rafała C. Sprawcy uprowadzili ofiarę, wywieźli do lasu, podduszali, ranili nożem, a następnie zakopali, gdy jeszcze żył. Wyrok, który zapadł w piątek przed Płockim Sądem Okręgowym wobec 26-letniego Konrada M., 22-letniego Łukasza R. i 21-letniego Kamila W., nie jest prawomocny. Proces w tej sprawie toczył się od grudnia 2021 roku. Motywem zbrodni, jak ustalono w śledztwie i potwierdzono w postępowaniu sądowym była zemsta, która miała wynikać z podejrzenia oskarżonych, że zeznania Rafała C. w innej sprawie mogły im zaszkodzić. W śledztwie, a następnie w toku procesu ustalono między innymi, że Konratem Łukaszer oraz Kamil W. zwabili Rafała C., który pracował wtedy jako dostawca pizzy. Do jednego z mieszkań w Płocku, a następnie uprowadzili go, wywożąc w bagażniku samochodu do lasu na terenie w okolicy Rypina województwo, kujawsko-pomorskie. Rafałce Był tam podduszany, wielokrotnie raniony nożem, a następnie został wrzucony do wykopanego wcześniej dołu i zasypany wapnem. Sekcja zwłok wykazała, że ofiara zbrodni zmarła na skutek przysypania ziemią. Oceniając winy oskarżonych. Sąd doszedł do przekonania, że jest ona najwyższa z możliwych, powiedziała w piątek sędzia Justyna Wawrzyńczak, uzasadniającą życzony wymiar kary. Jak wskazała, oskarżeni działali wspólnie, metodycznie, z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia Rafała C. A ich postępowanie wobec ofiary cechowało szczególne udręczenie, przy czym motywy czynu zasługują na szczególne potępienie. Sędzia Wawrzyńczak przyznała, że sprawa, w której, zgodnie z aktem oskarżenia, Konradem Łukaszer i Kamil w., odpowiadali za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, była bardzo trudna, w tym dowodowo, emocjonalnie i ze względu na wydźwięk społeczny. Zwróciła uwagę, że oskarżeni przyznali się do uprowadzenia Rafała C. Ale co do wydarzeń w lesie, które doprowadziły do jego śmierci, każdy przerzucał odpowiedzialność na dwóch pozostałych. Jak wskazała sędzia Wawrzyńczak, istotny w rozpoznaniu sprawy był zgromadzony materiał dowodowy: na przykład, nagranie z monitoringu w jednym z marketów budowlanych w Płocku, gdzie oskarżeni dokonali zakupów, w tym młotka, sznurka oraz rękawiczek, i testowali te artykuły. Według sądu nagranie to świadczy o tym, iż oskarżeni podjęli decyzję, że zabiją rafałacę. Dużo wcześniej przed spotkaniem z nim i uprowadzeniem, a nie dopiero w lesie, gdzie wywieźli ofiarę. Oskarżeni przystępują do zakupów przedmiotów nie tak, jak chcieliby tego obrońcy, służących do zastraszenia pokrzywdzonego. To przedmioty służące wprost do jego zabójstwa, oświadczyła Wawrzyńczak. Zwróciła jednocześnie uwagę, że oskarżeni już po porowaniu Rafałace dokonali ponownie zakupów w innym markecie budowlanym. One służyły już wyłącznie temu, aby ukryć konsekwencje swego działania, a więc by ukryć zwłoki, stwierdziła sędzia. W uzasadnieniu wyroku sędzia Wawrzyńczak podkreśliła, że w trakcie uprowadzenia oskarżeni skrepowali ręce i nogi Rafałace. Owinęli też jego głowę na wysokości ust taśmą klejącą, a gdy przewozili go w bagażniku samochodu uruchamiali znajdujące się tam głośniki z muzyką. Jak wspominała sędzia, gdy oskarżeni wybrali już miejsce, gdzie ostatecznie zabili ofiarę, wcześniej po podduszeniu zadali Rafałowice wiele rany nożem, a następnie wspólnie wykopali grób kupionymi wcześniej łopatami. Sąd zaznaczył, iż nie ma wątpliwości co do poczytalności oskarżonych w chwili popełniania przez nich czynów objętych aktem oskarżenia, co potwierdziły badania psychiatryczne. Podkreślił również, iż nie znalazł w postępowaniu oskarżonych żadnych zachowań, które mogłyby wpłynąć na łagodniejszy wymiar kary. Wydając w piątek wyrok do pozbawienia wolności wobec Konrada M. Łukasza R. I Kamila W. Płocki sąd okręgowy orzekł również wypłatę przez nich solidarnie za dość uczynienia w wysokości 200 tysięcy złotych matce Rafałace, a 60 tysięcy złotych jego siostrze do zabójstwa Rafałace. Doszło w nocy z 27 na 28 stycznia 2020 rok. Trzech podejrzanych o jego dokonanie, którzy zasiedli ostatecznie na ławie oskarżonych. Policja zatrzymała kilka godzin później, po złożeniu przez siostrę mężczyzny zawiadomienia o jego zaginięciu. Akta oskarżenia w tej sprawie trafił do Płockiego Sądu Okręgowego z tamtejszej prokuratury okręgowej w sierpniu 2021 roku.